Do cholery jasnej! Znowu! Adultois, rozwal to gówno. Chociaż Afro też by dał radę. Dała radę, bo to przecież dziewczynka. Kurde, czasem to ja też nie potrafię rozróżniać płci tych poków, jak profesor Oak. Muszę ich za każdym razem się pytać, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką. Tylko nie pokazuj mi, proszę, twoich siusiaków. Dobra, ciebie się nie boję, o. Goldak też jest fajny. Ma fajny dziób. Ten klejnot między oczami. Dzięki temu nikt headshota mu nie da. I co? A co ja mam na to? Gorące lato. Co teraz będzie się... Teraz chyba będzie się dziać w tej grze, o ile dobrze pamiętam. Po tym liderze. Serio, kurde, tak mało? Ale dobra, może być. Nie jestem nawet zły. I'm happy. Flinched! No kurde, Afro, przestań, kurde! O mój Boże! Dziękuję, ja pierdzielę! Co z tobą dzisiaj jest? Widać, kurde, wyznawcy sekty potwora spaghetti nie dają ci zbytnio, kurde, energii do walki dzisiaj. Ale walić to. Damy sobie radę, no właśnie. Gryzie ziemię. Kwa, kwa, kurde. W sumie to czym jest Goldak? Dziobakiem? Kaczką? Roleplay? Co? A, skopiował mi moją umiejętność. Myślałem, że kurde RP chce zrobić. Że to będzie, że ten Mr. Mime będzie kurde Ashely, która jest wampirem i lubi opalać się na słońcu, co by raczej nie było logiczne, bo przecież no wiadomo dlaczego, nie muszę chyba tłumaczyć. Szkoda, że Miiverse się skończył. O nie. O nie! Okej, słuchaj, Afro. Mam ci coś do powiedzenia. Pij to. Pij mleko, będziesz żygał daleko i obrzygaj tego Mr. Mime'a. Oczywiście, nie ma czegoś takiego, że paraliż ci przeszkadza czy coś. Nie, oczywiście, że nie. Bo to kurde ja, nie? Paraliż nigdy nie wkopuje się, kiedy jest naprawdę potrzebny. O, no teraz nie jest potrzebny, nie? Bzyk, bzyk. Owady, największy, kurde, największa fobia klaunów. 639, o! Tylko gdyby Baphomet dostał 3 expa mniej. Dobra, tu będzie lider, nie? O, fuck. Mam zaraz. Chyba mogę ten. Tędy pójść do peceta. Siema. Ja tutaj tylko przyszedłem po cukier. Nie martw się o to. Ja pierdzielę, szkoda, że te windy się nie respią, ale no wiadomo, tak, no ale... Trzeba uważać na to, co się robi, nie? Masz, kurde, szansę, idź się uzdrów, bo inaczej pewnie tego pożałujesz. Tak, tak, zamknij gębę! Wylecz, kurde, Afro, bo zgubił jeden makaron spaghetti ze swoich włosów. Okej, switch, switch, bitch. Nie, zaraz, ty masz. Jeszcze, kurde, wyjdzie co do czego, że znów będę musiał nabijać wszystkim levele. Ponieważ Adultois będzie levelowo zbyt OP w porównaniu z innymi. Co by było trochę dupne, ale co zrobisz? Jak on praktycznie naszym tankiem jest. Nie, moja winda! No trudno. To było tak. Ważne, że już załatwiłem tych wszystkich śmierdzieli. Nikt nie będzie mi dupy zawracał. Teraz wystarczy tylko jeszcze raz przejść przez ten labirynt.
Ja pierdolę, czemu tu barierek nie ma? Czy... Kurde, tutejszy lider nie boi się tego, że ktoś spadnie i kark sobie połamie? Albo czerwona plama z niego zostanie, bo grawitacja jest, kurde, wkurzająca? Do tego ten metal. Jestem pewien, że plamy krwi z metalu jest dość ciężko zmyć. Okej. Okay. Let's go! A! Jestem... To jest odznaka Oreburgu. Rozumiem, więc pokonałeś mojego syna. Ale nie jestem zbytnio zszokowany. On ma dużo rzeczy do nauczenia się. Zamiast mojego syna Roarka, ja, Tyron, wyzwę cię teraz, tu i teraz. Jill. Widzicie, patrzcie na niego. Mówiłem, że to fan Minecrafta. Ma nawet szpadel. Łap szpadel. Mam na ciebie sposób. Silverwind! Dobrze, że kurde stan spor nie użyłem, bo safeguard blokuje chyba status problemy. To chyba nas nie zaboli zbytnio, mam nadzieję. Afro! Mój ty chłopie! Jezu Chryste! Jeden! Wypierdalaj, Czajmeko! Nienawidzę cię! Ty cfelu jebany! Zabiję, kurwa, zabiję! Nie zabiję. A, kurde, chciałem uciec? Nie to. Chwila. Czy Baphomet da radę? Boję się, że ma jakiś mroczny atak albo duchowy, ale... Nie powinno zbyt dużo obrażeń zadać. Dobra. Nie miej nic dupnego w zanadrzu, błagam cię. Double Edge? Nie! Czemu, kurde, ciosami krytycznymi cały czas walisz? Ty chuju mały, jesteś pieprzonym dzwonkiem! Jak to jest możliwe? Dawaj, jeszcze jeden. O, a Double Edge nie użyjesz. Ty mała kurwo. Masz. Rdzewiej, skurwysynu. Dzyń, dzyń! Chyba, kurde, wpierdol, wpierdol! Co? Tickle? Don't give up, co to robi? A, łaskoczę swojego wroga i zmniejsza mu atak i obronę. Walić. Potwór spaghetti, kurde, jest ekspertem w łaskotaniu, nawet jeżeli... Kurde, osie, shift 3. Mroczno-roślinny. Reksio. Całe szczęście, że mam zaklepane wszystkie podstawowe typy. Ogień, wodę i roślinki. To ci zmniejszy specjalny atak chyba. Ale no... O, ła. Dobra. Jeszcze uzdrowię Reksia na wszelki wypadek. Ja pierdzielę, ale już z tymi levelami są więksi od nas, nie? Nasty plot. Najpierw ci spadł specjalny atak, a teraz go sobie wzrosnąłeś. Coś mi się wydaje, że zaraz będę, kurde, płakał. Cios krytyczny, Reksiu, dawaj. Kurwa. Im dłużej trwa ta walka. O! Reksiu, dziękuję ci! Kabutops. Jaka szkoda. Ale mam...
idealnego, kurde, kandydata na to, by rozpierdzielić tego Kabutopsa. Myślisz, że te twoje, kurde, mieczyki na rękach dadzą radę spaghetti mojemu potworowi spaghetti? Chyba nie lałeś. Możesz go ciąć, ile wlezie. Jego, kurde, włosy są jak... tytan nierdzewny. Jak diament. Wiesz, że w Minecrafcie diament jest niepokonany, nie? Powinieneś o tym wiedzieć, przecież masz szpadel. No i to by było na tyle. Nie doczytałem, sorry. Byłeś wystarczająco silny, by rozwalić moją drużynę pokemonową. Jako, że rozpoznaję tą moc, dam ci odznakę, kurde, Minecrafta. Dziękuję! Mam nadzieję, że to Creeper. Będę mógł się chwalić tym w szkole. Mając tą odznakę, będziesz mógł używać ruchu siła. Za każdym razem poza walką. Teraz masz 6 odznak. To znaczy, że pokemony do 70 levelu będą cię słuchać? Proszę, weź też to. Niech to będzie coś super. Swallow! Jeżeli to uderzy, to może też zmniejszyć specjalną obronę wroga. No oczywiście, jak go połkniesz, to zmniejszysz jego obronę. Swoimi sokami trawiennymi. Po co, kurde, Swallow? To jest bezużyteczne bez stockpile'a. Sprzeda się. O, siema! Hej, to jest odznaka Minecrafta, dobra robota. Ten Creeper jest taki lśniący. Jesteś wystarczająco silny, żebyś mógł zostać czempionem. Oczywiście, ja jestem silniejszy, więc to tak się nie stanie. Żebyś, kurde, wiedział, że się stanie. Tak czy inaczej, Maciek, chodź ze mną do biblioteki. Ja nie chcę się uczyć! Książki są dla lamusów! Nie potrzebuję wzrastać moich akademiksów. One są wystarczająco duże. No Miciuru nie chciała się ze mną umówić, ale walić to. Ta ruda wywłoka i tak nie rozumie moich uczuć. Przez to zgoliłem moje zajebiste niebieskie włosy, nałożyłem beret i poszedłem podbijać Sino. Bo ona chciała mnie swoim biczem rozwalić. Lucky Egg. Let's go! Czy my naprawdę musimy się uczyć, Toksik? Hej, jesteś tutaj nareszcie. O, ale co? Nie poszedłeś do Iron Island, czyż nie? Nie dostałeś HM z siły, czyż nie? O, no, poczekam tu na ciebie, idź i pośpiesz się. Będę blokował dostęp do tej biblioteki, dopóki nie wrócisz, więc jeżeli ktoś chciałby przyjść i poczytać książki, tough shit! Wygląda na to, że musimy do tej wyspy dojść. Co jest zjebane, bo ile dobrze pamiętam, że... O ile dobrze pamiętam, będzie jakiś debil z nami łaził. Tak jak w Eterna Forest. Ta, zamknij ryj. Pozdrawiałem wszystkich, nie? A, no cóż, będę musiał unikać trenerów. Nie, w sumie nawet nie muszę, bo... Wystarczy, że będę... pojedynczo z nimi walczył. O, może... Mój Jezu, czy naprawdę muszę tutaj być? Przy okazji, Iron Island. Iron Island... Może coś tu spotkamy fajnego. Co z tego, że spotkamy, jak ten idiota mi coś... O! Bezużyteczne. Ten idiota, co z nami będzie chodził, coś nam ubije. Siema wszystkim, czy wszyscy opiekujecie się pokami? Czas na Battling Trainers. Okej, okay, sprawdźmy... zobaczmy naszych trenerów. In your face interview. Dzisiaj... O, ja jestem w TV! Oh my god, jestem w TV! Maciek, jeżeli miałbyś... to kiedyś na to odpowiedziałem. Jeżeli miałbyś porównać twoją mamę z jakimś Pokemonem, który to by był? Level setny! No cóż, co o tym powiecie? Zwidzimy się w następnym broadcaście. Spieprzać. O, przynajmniej wyglądasz stylowo. Ty jesteś... O, jestem Maciek. Jestem Ridley!
z tym trenerem i tak jest trochę, i tak to jest trochę dziwne, że tutaj trenuję. Tak czy inaczej, miło spotkać kolejnego trenera, oto prezent. Fucking shit! Nawet nie muszę przez tą jaskinię się przydobywać, przychodzić. Tak, żeby używać ją poza walką, może musisz ten znakę mieć creepera. Przepraszam, możesz do mnie dołączyć, jeśli chcesz. Dobra, ale tylko i wyłącznie do złapania Pokemona kolejnego. Czy możemy tutaj coś złapać, błagam? Jest! Nie, mam bidufa, więc ty wypierdalaj. Reksio poczochrałby tego bobra. W sumie to Reksio lubi, jak ja go czochram po pleckach i po brzuszku. Wtedy tak łapką fajnie macha. O! Dusknoir! Okej, okay, boję się, że będzie miał jakieś gówno. Więc... Afro, idź! Sparaliżuj go i spróbuję go złapać. Szada snyk! O kurde, ale słabe! Zaraz pewnie będę gryzł te słowa, kiedy zobaczę, jak mi potwór spaghetti w końcu pada. Miałem go sparaliżować, zapomniałem! Dobra. Dusknoir. I kolejny złapany plus jeden i jest git. Ta, jak cię możemy nazwać? Nazwę cię... Męczyduch. Spacja, bo się zmieści. O. Proszę bardzo. Spadam stąd. Moje zadanie zostało wykonane. Dostałem kolejnego HM-a. Ja pierdzielę, kogo skrzywdzę teraz. Właśnie muszę kogoś skrzywdzić. Fajnie jest, kurde, rozjebywać ciosy, które, kurde, wszyscy mają, nie? W Xena. Crunch mogę kupić chyba w sklepie, więc... Niech kurwa będzie! Chociaż szczerze mówiąc, to ja bym użył jakiegoś cheata na chodzenie przez ściany, bo kurwa, HM-y w tej grze to jest jedna wielka paranoja. Och. Gorzej niż w Hoenn. Z wodnymi. Przynajmniej, kurde, te wodne w Hoenn jakoś są przydatne. Ech. Jak, już, kurde, poblokowałeś wszystkim dostęp do biblioteki? Jedynej, kurde, biblioteki w całym Sinnoh? Za wolny! Come on, let's move it! Gotta go fast! Sonic X. Nie muszę za nic płacić, nie muszę karty bibliotecznej zakładać. Dobra, cieszę się. Ech. Chwila. Nie, myślałem, że to jakiś ukryty przedmiot będzie. Hej, Maciek, tutaj, tędy! O, patrzcie, nasi znajomi, Ruf i ta. Okej, dziadziuś. Wziąłem ze sobą Maćka, jak powiedziałem. All right, wychodzę stąd. Okej, łapię. Wszyscy są tutaj nareszcie. Maciek, wszyscy, słuchajcie. Może już o tym zapomnieliście, ale ja zajmuję się ewolucją Pokemonów. Ich rowów. Ale im bardziej je badam, tym więcej tajemnic się pojawia. Pokemony, które ewoluują, te, które nie ewoluują. Co powoduje, że są inne od między sobą. Jak byty, które są dziecinne, mogą wyewoluować na coś bardziej dorosłego? Oczywiście moje tłumaczenie jest chłopskie, więc I'm sorry.
Jeśli tak, to czemu, co powinniśmy pomyśleć o legendarnych Pokemonach, które nie ewoluują? Bo może dlatego, że są idealnym bytem. Może poza Manaphy, czy tam Fion. No właśnie, o tym mówiłem, że są kompletne. Właśnie tutaj wy trzej wejdziecie. W trzech bajorach w Sinnoh są mirażowe Pokemony. Jeżeli możemy dostać ich dane, wtedy być może to rozjaśni nam, jak proces ewolucji działa. Potrzebuję waszej pomocy, to będzie coś wielkiego. Pomóżcie mi znaleźć te Pokemony, które są niby mirażami. A co jeżeli to jest tylko kurde złudzenie optyczne, tak jak powiedziałeś? Tak naprawdę one nie istnieją. Mam nadzieję, że dasz nam jakąś nagrodę. O czym ty mówisz? Nawet nie mam Pokédexu. A kto spierdolił z laboratorium, zanim miałem szansę mu jego dać? Ale to jest woda pod mostem. Ta woda jest pod mostem w tym mieście. Widzenie Pokemonów swoimi własnymi oczami jest bardzo ważne, by stać się lepszym trenerem. Możesz na mnie liczyć! Pomogę z moim Pokédexem też! Maciek, ty też pójdziesz, czyż nie? Ja nie jakbym miał, kurde, jakieś inne wyjście. I tak bym was do tego zmusił, tak czy inaczej. No, teraz są trzy bajora. I całe szczęście jest was trzech. Więc rozdzielcie się i przeszukajcie jej indywidualnie. Ty idziesz do Lake Verity. Wildu! Toksik, ty idź do Lake'u Aquity. Te, które jest... O! Snowpoint City, to jest nowe miasto, to pamiętam. Tam droga jest bardzo ciężka, więc potrzebny jest do niej bardzo mocny trener. Ach, tak, oczywiście, dziadku. Wiesz, jak to nazwać? Dobrze możesz rozróżnić moją gorąc. I wiesz co? Chciałem złapać te legendarne Pokémony dla ciebie. Wiesz, jako podziękowanie za te startery z Route 201. Mimo tego, że zapomniałem o tym kompletnie aż do teraz. No dobra, liczę na ciebie. I Maciek pójdzie do Lake Valor. Między Veilstone i Pastoria. DOOM! Czy to przestało? Nic wam się nie stało? Co to wszystko miało znaczyć? Nie, czekaj, znaczy TV, news, cokolwiek. O kurde! No to... To nie pomoże naszej dziurze ozonowej. Znaczy no, to pomoże raczej. To co zobaczyliście przed chwilą jest tym nagraniem ze sceny. Zostało wzięte przez kameramena, który tam był. I to jest certainly impressive. No i zgadnijcie, gdzie to kurde było. To by pomyślał, że ta eksplozja pokaże to coś w tym jeziorze. Gramps, powiedzieli, że to jest eksplozja. Tak jak Weezing, który ciągle wybucha przed mordą Maćkowi. Ale czemu na Lake Valor? Idźmy na zewnątrz, boję się o miasto. Nie jakby cokolwiek się stało, ponieważ zniszczenia wymagałyby dodatkowej pracy grafika. Wy, dzieciaki, bądźcie ostrożni schodząc ze schodów. Ponieważ no, można się z nich wypierdolić i złamać kark. Resident Evil od 1 do 3 dobrze wie, jak kurde ogarniać schody. Co kurde powiedział profesor Ruf Toksik? Maciek, ty też powinieneś wyjść. Czego ty kurde stoisz jak ten debil? Ruszaj się! Być może będą jakieś wstrząsy po... wtórne. Więc bądź ostrożny. Oczywiście, że nie będzie. Mój jedyny wstrząs wtórny, który może zostać wywołany, to... jak Xena pierdolnie Hammer Armem o ziemię. Widzicie, nic się nie stało. Zresztą, kurde, te bajoro jest z drugiej strony Sinnoh do jasnej cholery. Co mogło nam by się tutaj stać? Ten wstrząs to nie,
to nie było coś naturalnego. No co ty, kurde, nie powiesz? Hej, stary chłopie i dzieci, słyszeliście? Była wielka eksplozja w Lake Valor. Ale wszystko jest już w porządku, więc myślę, że to tylko było trochę głosu. No kurde, jakby te... Terroryści, kurwa! Allah Akbar! Beast! Gramps, I'm going, mam złe przeczucia. Ten toksik nie może usiedzieć spokojnie, jakby miał owsiki w dupie. Nie lubię cię do nie lubię nikogo do niczego zmuszać, ale musisz pójść do Lake Valor. Jest niemożliwe, że wszystko jest okej, okay, nie po takiej eksplozji. Nie mam pojęcia, co jest, co tam się dzieje, ale zanim pójdziesz, pozwól, że ci to powiem. Bądź ostrożny. Spróbujemy do ciebie dołączyć tak szybko, jak możemy do Lake Verity. Ups, nie doczytałem. Myślałem, że to koniec rozmowy. Ta, dobra. Wy najpierw pójdziecie, ale chyba wiadomo, kurde, kto tam doleci pierwszy, nie? Tak więc no. Kurde, Allah Akbar. Wysadzili w powietrze kogoś. Ach, właśnie, chwila. Items. Nikt niczego nie ma. Chodź tutaj, Firo, potrzebujemy cię. Move! Kurwa! Dziękuję! I Afro, ty będziesz siedzieć w pececie. Czemu zawsze Afro tutaj wkładam? Nie rozumiem. Oczywiście, że Reksia nie włożę, on cały czas ma być z nami. Pokémon. Fly! Gdzie jest ten Valor? Tutaj jest, nie? No jest, kurde. Co mogłoby nam stać się tutaj? Jak kurde jesteśmy 500 km od źródła wybuchu. Ja bym bardziej się o Pastorię, kurde, martwił. Może tam brud poeksplozyjny wala się po całym mieście. Oczywiście, że nic się nie stało. Ech. Ale któż by mógł być odpowiedzialny za te eksplozje? Nie mam zielonego pojęcia. Kurde! I wciąż nie mamy odpowiedniego latającego Pokemona do tej... do Flya. No może poza Delibirdem, ale po raz kolejny. Czytałem komentarze, ale nie w życiu bym się nie domyślił, że Delibird może Fly się nauczyć. To w końcu kurde pingwin! I on torbę trzyma w płetwach. W skrzydłach? Pingwiny mają skrzydła czy płetwy? Skrzydła raczej. Tak czy siak no. Wiadomo, o co mi chodzi. Powinienem pokebole pokupywać, chwila. Nie, kurde, przecież. A, wsadziłem Firoła do peceta, blać! Gdybym tylko miał Staraptora. Albo Aerodaktyla. Albo Charizarda. Cokolwiek ze skrzydłami. Gdzie ja idę, kurde? Sklep do jasnej cholery. Tutaj! O, chwila. Muszę pogadać z pewnym jegomościem, zanim... cokolwiek zrobię. Fich! Tak zakrzyczałem, to mi się wydawało, chyba że już, kurde, gadałem z tą klefą, ale walić to. Ta, Black Flute, spadaj. Black Flute? Chyba Black Fluke. Mam coś jeszcze? To chyba już nic raczej, dobra. Medicinę. HP up, tak. Za ile Rare Candy schodzi? Tak mało, kurde. Chyba was porąbało. Swallow poszedł won. Reszta chyba... Bite w sumie też. Dobra. XP. W sumie miałem ponakupywać te itemy, więc... Dobra, ponieważ no, to mi pomoże w mojej strategii, tak jakby. Oczywiście wy nie macie tych przedmiotów, a w sumie walić je. Ultra Ball.
Jednak potrzebuję trochę też wszystkiego, nie? Max Repel. Jeszcze trochę Super Repela. Okej. Okay. I'm fucking ready, Greddy. Z drogi śledzie, bo król dwóch kółek jedzie. Z beretem na głowie. Znaczy się z koroną. Czyli z beretem. Szkoda, że nie można jakoś kurde szybko ten inwentarz ogarnąć, bo jak tylko strzałki w lewo i w prawo wcisnę, to przywijają się kieszonki. Też może można, a ja nie wiem jak. Jest super repel. To tutaj w ogóle było? Town map, help me! Tak, dobra, w dobrą stronę jadę. Tak, już przypominam, będzie ten cały resort. Tam na górze będzie Bajoro. Kurde, oni tutaj powinni się martwić o tą eksplozję, ale wygląda na to, że nic się nie stało. Hotel jest taki romantyczny. Ja pierdzielę, czy wy ludzie macie klapki na oczach? Przed chwilą coś wybuchło. I co, i tylko, kurde, nasza czwórka głównych bohaterów się tym przejęła? O, chwila. Zobaczymy. Stop, zatrzymaj się. Sunny Shore City miało major blackout. Co z tego, że kurwa pod nosem wybuchła jebana bomba? Pierdolić to! Jasna cholera. Ci ludzie są popierdoleni, naprawdę. Czemu ja nie miałoby obchodzić to, że coś wybuchło tutaj? Skoro kurde ich nie obchodzi. Lake Valors. Tu chyba jeszcze nawet niczego nie złapałem. Lake Valor. W sumie nawet nie miałem dostępu, bo ci debile zagradzali je. Tak. Reksio da wszystkim wpierdol. O! Magikarp! Aha, następny przystanek Lake Verity. Allah Akbar.